Ty musisz wstać, choć tu liżnak, pod głową obłożek snu i słów tyle znasz. Chodzi o to, ktoś powiedział, żeby się mądrze starzeć, dobrze starzeć. To jest jakby obowiązek każdego myślącego człowieka i po to się uczymy różnych rzeczy, żeby przejść przez to jakoś życie i później nie robić wstydu swoim dzieciom czy wnukom. Choć słońce już zawiesza na szczytach pieśń. Trzeba się godnie starzeć. Trzeba robić miejsce młodym, których jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy muszą wejść na nasze miejsce. I cieszyć się ich sukcesami, jak coś potrafią. Jak się czegoś na nas nauczą, to też dobrze. Chociaż to zawsze ten konflikt pokoleń jest. Zacznij od Baha, nim słońce poda. Nie, ja bym był spełniony, jakbym dostał muzykę do jakiegoś filmu, Oscara. To był wtedy spełniony. No jakoś nie mam dziadka w Hollywoodzie, jakoś nie wyszło. Ale dziękuję Bogu, że mam to, co mam, bo przecież ja jestem skrzypkiem. Mogłem grać w orkiestrze za 2800. Gdy w progu się waha. Byłbym szczęśliwy, gdybym miał o 20 lat mniej. I ten status, który mam teraz, po latach, to tak. Teraz trochę jestem bardziej, żal mi tego, że to się coraz bliżej końca, ale jestem optymistą, cieszę się, że tak poszło. No. I mam jeszcze ludzi, przed którymi chciałbym się popisywać troszeczkę i ludzi, na których mi zależy, żeby byli zdrowi, żeby byli uśmiechnięci i jest na co robić, co chciałem powiedzieć. I ta robota jest. I to jest sukces po tylu latach.